Tak upamiętniono Polaków zamordowanych przez funkcjonariuszy sowieckiej policji politycznej. Podczas uroczystości przy pomniku ofiar Katynia i Sybiru hołd zamordowanym złożył m.in. prezydent miasta i marszałek województwa wielkopolskiego. Każdego roku spotykamy się przy pomniku katyńskim, żeby wspominać to niezwykle tragiczne wydarzenie dla naszego narodu, również dla wielu Wielkopolan, którzy zginęli wówczas na ziemi rosyjskiej, zamordowani przez NKWD jako wrogowie państwa rosyjskiego, jako zwycięzcy z wojny polsko-bolszewickiej, jako elita polskiego narodu. Przypomnijmy, że w 1940 roku NKWD, a więc sowiecka bezpieka, zamordowała blisko 22 tysiące Polaków za to, że walczyli o wolność kraju. Wśród zamordowanych byli m.in. oficerowie Wojska Polskiego, przedstawiciele innych służb mundurowych, naukowcy, wykładowcy polskich uczelni, nauczyciele i lekarze. Zostali pochowani w masowych, anonimowych grobach, a pamięć o nich miała zaginąć. To wspaniały przykład walki o prawdę, bo prawdę, którą trzeba było walczyć przez całe pokolenia. Można powiedzieć, że nawet międzypokoleniowa walka o prawdę. Wbrew intencjom morderców, pamięć o zabitych przetrwała do dziś. Od 2007 roku 13 kwietnia jest Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Klaudia Stephens, Puls Dnia.